Witajcie, słuchacie właśnie 229 odcinka podcastu 2pady.pl, a w naszym wirtualnym studio są dzisiaj Bartłomiej Dąsot-Tomycyk. Halo, halo. I Marcin Easy Kołodziej. Cześć, cześć. A mówi Adam Noxa 15-Dębski, nagrywamy we wtorek, 16 maja 2017. I w tym odcinku będą dwie recenzje. Będzie to recenzja Shadow Tactics Blades of the Shogun autorstwa Easy'ego i recenzja The Legend of Zelda Breath of the Wild. W końcu udało nam się zebrać, żeby zrecenzować najnowszą Zeldę i będzie to recenzja autorstwa Surfera i Easy'ego, ale myślę, że nim przejdziemy do tych głównych materiałów, tradycyjnie, panowie, w co tam ostatnio graliście? Może zacznijmy od Dona. Don, co tam ostatnio grasz? No, u mnie bez niespodzianek. Gram w Niera Automata, bez t-shirta co prawda, przynajmniej bez t-shirta, który jest promowany przez Yokotaro, bo z t-shirtem jakimś jednak, no jednak. Poza tym właściwie co innego u mnie słychać, jeśli chodzi o gry. Dirt Rally pojawia się co jakiś czas i regularnie Dirt 2, co jest dosyć ciekawym połączeniem, bo to jakby jest gra, która stawia całkowicie na bycie arcade'ówką, a nie symulacją. I oprócz tego nieśmiało Call of Juarez mi się przypomina, że powinienem go już skończyć. Mhm, pierwszą część? Tak, pierwsza. Okej. Okay. Właśnie, taka trochę przykra wiadomość, ale ostatnio czytałem, że zmarł aktor głosowy, który podkładał głos pod bohatera Gunslingera, Call of Juarez Gunslinger. Recenzja niedawno była na naszym podcaście. Nie pamiętam dokładnych informacji na ten temat, ale no, w każdym razie dowiedziałem się o takim przykrym fakcie. A jeszcze taką rzecz sobie przypomniałem, Don, wspomniałeś o Dercie. Całkiem niedługo będzie miała premierę czwórka, Dirt 4, tak? Dokładnie. Okej. No dobrze, Easy, a w co ty tam ostatnio grasz? Ja ostatnio w sumie w końcu mogę powiedzieć, w co gram. W sensie udało mi się ograć trochę Quake Champions, te bety, które ostatnio się dzieją. W ostatni weekend właśnie otwarta beta miała miejsce i powoli wysypują się recenzje, pierwsze wrażenia z różnych serwisów i powiem tak, mi się podoba. Mimo tego, że ludzie oczywiście narzekają na to, że brak matchmakingu, że UI jest trochę straszne, że kupowanie bohaterów za prawdziwą walutę, co się jeszcze może zmienić, chociaż znając Zenimaxa i Bethesda, to tak, to będą próbowali z tego wyciągnąć jak najwięcej pieniędzy, ale bądź co bądź, Quake Champions, jeżeli chodzi o gameplay, jest po prostu prześwietne. To jest stary, dobry Quake, jest strafe jumping, jest po prostu akcja pompująca adrenalinę, jest wszystko, co potrzeba. Dobre bronie, dobre dźwięki, fajnie zaprojektowane areny i bohaterowie, którzy we wcześniejszych Quake'ach tak niezbyt dużo zmieniali, ale teraz każdy champion ma inne umiejętności. Ma pasywną umiejętność, aktywną umiejętność, którą może uruchomić raz na jakiś czas i do tego jeszcze różny zestaw statystyk, czyli hapsy, zbroja i coś jeszcze, tylko nie pamiętam już nawet w tym momencie. I powiem tak, ludzie się bali przede wszystkim, że z Quake'a się zrobi kolejny Overwatch. I nic z tego, nie, po prostu nic z tych rzeczy. Nie przejmujcie się aż tak bardzo, pograjcie, ludzie, warto, dlatego, bo to jest stary dobry Quake. Są te umiejętności, ale one nie wpływają aż tak bardzo na rozgrywkę samą. Teraz chyba najwięcej w ogóle na Kotaku ostatnio czytałem, najbardziej się burzą ludzie na matchmaking, ale to jest na razie beta, więc tym na razie nie należy się przejmować. Bądź co bądź, wchodzić na stronę Bethesdy, rejestrować się i niestety trzeba ściągnąć ich mniejszy launcher, który jest no jeszcze w powijakach trochę, ale dla mnie bardzo warto. A jeszcze druga gra, którą ostatnio ogrywam, nie licząc Persony, to dorwałem Disgaea 5 Complete na Switcha, która w sumie wychodzi 28. I tutaj wielkie podziękowania dla Nippon Ichi Software za udostępnienie kodu oraz dla zaprzyjaźnionej redakcji Innerworld, dla której powstanie recenzja, dla której napiszę recenzję i stąd też mam ten kod. I
tego mi brakowało w Disgaea. Ona jest zaprojektowana po to, żeby po prostu odpalić na chwilę, wbić parę mapek, wbić parę set leveli, jak już ktoś ogarnia, i odłożyć po prostu tyle, tak od czasu do czasu przygrindować, żeby po prostu zająć się czymś i trochę pomyśleć. Niekoniecznie, żeby siedzieć cały czas przed telewizorem. I wypuszczenie jej na Switcha to jest najlepsze, co cię ostatnio przytrafiło. A czekasz na coś konkretnego teraz na Switcha w najbliższym czasie? W najbliższym czasie na Switcha? Sam nie wiem. Teraz trochę taka pustka w głowie. O, wiem. Przede wszystkim na Stardew Valley. Jak wyjdzie Stardew Valley i jeszcze będzie co-op, który tam zostanie wypuszczony jakoś w późniejszym okresie, to po prostu zniknę pewnie znowu na parę dziesiąt godzin. Mhm. No a jeżeli o mnie chodzi, to ja grałem, czy właściwie nadal gram w Personę 5, tak jak mówiłem, pewnie rozłoży mi się to na jakieś takie dwa miesiące czy coś, ale mam wrażenie, że już zbliżam się do końca, powoli. No już przekroczyłem chyba 110 czy ileś tam godzin, chociaż po ostatniej rozmowie z Izim doszliśmy do wniosku, że bardzo powoli mi to idzie. Nie wiem, czy ja tak się rozkoszuję tą grą czy coś, ale no. Po prostu grasz wolno. Po prostu gram wolno, być może. Muzyka jest za dobra, czasami potrafię po prostu zamyśleć się i słuchać. To mi się zdarza w tej grze zdecydowanie, może nawet trochę za często. Niemniej sprawdziłem, aktor głosowy podkładający głos pod Silasa Gravesa właśnie z Call of Juarez Gunslinger to John Cygan, nie wiem czy dobrze czytam nazwisko. Niemniej jest on bardzo znanym był bardzo znanym voice aktorem i gracze na przykład widzę, że go mogą kojarzyć z Final Fantasy 15, z Grand Theft Auto 5, tak, zostawiłem na końcu Prince of Persia The Forgotten Sands, czy właśnie między innymi Metal Gear Solid 2 Substance, tam odgrywał rolę Solidusa Snake'a i to jest chyba głos, po którym jestem w stanie go faktycznie od razu skojarzyć. No cóż. Więc szkoda. Zmarł dokładnie 3 dni temu, to było 13 maja. Okej. Niemniej kończąc te przykre wieści... Dodam tylko jedną rzecz, taka... No, to jest zbieg okoliczności, czy też nie? Znaczy, no zbieg okoliczności, oczywisty. W Call of Juarez The Gunslinger właśnie sam aktor wykonał bardzo interesujący kawałek, dlatego że zaintonował taką pieśń, którą właśnie śpiewał sam Silas Graves, czyli główny bohater, i to była pieśń o śmierci. Była taka trochę pieśń do śmierci. Trochę o życiu kowboja, o tym, jakie ono jest, no i właśnie o tej śmierci. Mhm. No właśnie, no ale to niestety tak to w życiu niestety bywa. Kończąc już ten temat, myślę, że możemy śmiało przejść do głównych materiałów w tym odcinku. I przypomnę, są to dwie recenzje, czyli recenzja Shadow Tactics Blades of the Shogun i recenzja The Legend of Zelda Breath of the Wild. Tak więc zapraszamy. W wirtualnym studiu jest teraz ze mną Marcin Easy Kołodziej. Hej, hej. A mówi Adam Noxa 15 Dębski. Nagrywamy w środę 22 lutego 2017. A Easy będzie teraz recenzował grę Shadow Tactics Blades of the Shogun, czy Shogun, jak to się chyba powinno wymawiać. W sumie wymawia się i tak w zależności od regionu. Aha, okej. Czyli to takie, właściwie można podsumować chyba tę grę jako tacy komandosi w Japonii, w starożytnej Japonii. Takie Robin Hood Tactics Commandos of the Shogun. Coś takiego. Dlatego to są takie... Desperados. Dobre. Of Desperados. No tylko, że wszystko oczywiście osadzone w Japonii, ale rzeczywiście, tak jak ludzie porównują do czegoś Shadow Tactics, to Commandos, Robin Hood Legenda Sherwood i Desperados. Ale co to więcej...
Nawet chyba Rock Paper Shotgun albo któryś z tych dużych magazynów stwierdził, że im się bardziej podoba Shadow Tactics niż Commandos 2. O, no proszę. Ale z tego co pamiętam, to chyba właśnie Commandosi spopularyzowali ten typ gameplayu, więc to im się chyba należy największe... Tak, myślę, że ten cały gatunek gier taktycznych czasu rzeczywistego, czy jakby to tam kolwiek określi, to rzeczywiście głównie Commandosi, przynajmniej w Polsce, bo w sumie nie wiem jak za granicą. Wiem tylko, że u nas tam za dzieciaka się grało właśnie w Commandosy wszelkie i to było coś. Mm-hmm. A to może właśnie, jeżeli ktoś nie grał w tego typu gry, to może krótko opisz, o co właściwie chodzi w samej mechanice, bo to ona jest tutaj chyba najważniejsza. A... Wiesz, co jest najważniejsze? Notka encyklopedyczna, jak na każdej recenzji. Czy mam tobie oddać ten zaszczyt, czy mam się sam tym zająć? W takim razie... Aha, w sensie ja mam się tym zająć. Nie, ja. A to tobie oddaję ten zaszczyt, ależ nie. Proszę, tak? Jeszcze z taką japońską grzecznością się skłonię. O, dziękuję, nie jestem godzien. Dobra, no to ogólnie dzisiaj mówimy o Shadow Tactics Blades of the Shogun. To jest, tak jak mówiłem, gra taktyczna czasu rzeczywistego z aktywną pauzą, jakkolwiek to nie brzmi głupio, wyprodukowana przez Mimimi Productions, znane z The Last Tinker. Szczerze mówiąc, nie słyszałem o tym zbytnio. Widziałem tam na Metacriticu jakieś oceny między 70-70 parę. Ogólnie nie wiem, dla mnie to tak trochę no-name. Ale za to znam bardzo dobrze wydawcę, czyli Daedalic Entertainment, niemiecka firma, zresztą tak samo jak producent. Wydawca m.in. Machinarium, Torchlighta 2, Dead Synchronicity, jednej z moich ulubionych przygodówek, czyli Depony. Ogólnie masę dobrych gier. Wszystko jest oparte na silniku Unity, który ma swoje plusy i minusy, a zostało wydane aktualnie tylko na peceta 6 grudnia 2016 roku i zmierza także na konsole tej generacji, PS4 i Xbox One, tylko na razie jeszcze nie zapowiedziano daty premiery, z tego co mi wiadomo. Mm-hmm. I z tego co widzę, gra posiada tylko tryb single player, tak? Tak, to jest taki typowy single, tak jak Commandosi, właśnie tak jak mówię. Commandos w czasach Edo, właśnie w takiej Japonii, tam okolice Sengoku, czyli tej takiej wojny klanów i ogólnie wewnętrznych zamieszek w Japonii. Więc tak. Może powiedz tak pokrótce, czym się właściwie charakteryzowały gry z tego gatunku? Ogólnie to były strategie czasu rzeczywistego, więc wydawaliśmy wszystkie polecenia naszym bohaterom, tylko też to polegało na tym, że mieliśmy ograniczoną liczbę bohaterów i każdy z nich się specjalizował, miał inną specjalizację, przez co inne umiejętności, inaczej się poruszał, inne właściwości, inaczej mógł reagować z otoczeniem. I tutaj mamy dokładnie to samo. Mamy 5 bohaterów. Czasami kontrolujemy więcej jednostek, ale to tam na przykład jacyś cywile, których musimy eskortować, to żeby nie powierzać ich życia sztucznej inteligencji, to po prostu możemy spokojnie nimi biegać. Ale mamy 5 bohaterów i wśród nich Hayato, czyli typowy ninja, może skakać po dachach, ma linkę z hakiem, bardzo szybko biega, ukrywa się, do tego rzuca shurikenami, które potrafią zabić zwykłych żołnierzy na raz. Dalej mamy Mugena, czyli takiego typowego samuraja w ciężkiej zbroi, który biega z mieczami, może ciachać, jest silny, może rzucać przedmiotami typu kamienie, jakieś wazy i tak dalej, a do tego jako jedyny może nosić dwa ciała przeciwników na raz. Co oczywiście ułatwia później chowanie, ale przez to jest też wolniejszy ogólnie. Dalej jest Yuki, która specjalizuje się w pułapkach, odciąganiu uwagi przeciwników, może po prostu zagwizdać i wtedy przeciwnicy, tacy słabsi przeciwnicy, schodzą ze swoich ścieżek patrolowych, wpędzasz ich w pułapki, tyle, koniec, nie musimy się nimi przejmować. Aiko to jest taki komandosowy szpieg, potrafi bardzo dobrze się właśnie wmieszać w tłum, może przebierać się, jak oczywiście się zdobędzie najpierw odpowiednie szaty, może się przebierać i na przykład za gejsze i wtedy zagadywać strażników, odciągać ich uwagę. Czasami
ona jako jedyna może po prostu podsłuchać pewnych rozmów, które wpływają na wydarzenia w misji. I ostatni jest Takuma, czyli jak się, snajper. Jak się domyślam, jakieś ciche zabójstwa w jej wykonaniu również wchodzą w grę? Ogólnie wszyscy mogą po cichu zabijać. Aha, okej. Okay. Tylko to jest kwestia jak skutecznie, jak szybko i w jaki sposób. Ale wszyscy mają coś takiego, że mogą podejść i albo ogłuszyć, albo zabić przeciwnika i później po prostu przeciągnąć jego zwłoki. No i ostatni jest Takuma, który biega na drewnianej nodze, co też zresztą ma odzwierciedlenie w samej mechanice, bo nie dość, że porusza się wolniej, to jeszcze wydaje głośne dźwięki przy bieganiu na skałach. I musimy się po prostu nim pilnować. I jako jedyny ma karabin snajperski, z którego może ściągać przeciwników z daleka i mamy nawet podobny celownik jak w Commandosach, taki, że mamy po prostu widok z lunety. Tak, jest po prostu... W tej grze jest wszystko. Jeżeli graliście w Commandosów, graliście w Robin Hooda, to jest gra dla was. Mechanicznie jest cudeńko. Bo całość jest przedstawiona z perspektywy, z rzutu izometrycznego i ten celownik, z tego co pamiętam, on po prostu był taką lupką, który z celowniczkiem w środku, który ta lupka przybliżała, tak? Przeciwników można było wycelować w nich. Tylko tutaj już, to jest już różnica, dlatego, bo w Shadow Tactics wcale nie jest izometryczne. Takie jest domyślne ustawienie kamery, ale możemy ją obracać dowoli, możemy oczywiście tam przybliżać i oddalać, to naturalne, ale możemy obracać dowoli i zaglądać w jakieś tam różne przejścia. I rzeczywiście, czasami to się przydaje i dzięki temu możemy odkryć jakieś ukryte ścieżki, dodatkowe drzwi, czy po prostu jakieś tajne schowki. Mm-hmm. Okej, okay, a powiedz mi, co ta grupa właściwie stara się osiągnąć? Jaki jest ich cel i co to ma wspólnego właśnie z erą, w której dzieje się gra? Tak naprawdę większość z nich spotyka się podczas oblężenia jednej z fortecy. Po prostu, jako że ich cele są podobne, w sensie mają jakoś zinfiltrować tą twierdzę, to łączy ich wspólny cel. Ale później kolegują się Hayato z Mugenem i dołączają do służby szoguna, który po latach zjednoczył całą Japonię. Nie jest powiedziane, jaki to szogun i w ogóle dlatego, bo to jest tak dosyć luźno oparte na tamtych wydarzeniach właśnie okresu Edo. I ich głównym celem, tak jakby to jest motyw, który przebija się przez całą grę, to jest to, żeby znaleźć nowego władcę, który ukrywa się pod pseudonimem Kage-sama i chce ogólnie zburzyć ład panujący aktualnie i przejąć władzę w całym kraju. No. Czyli taka grupa, która ma pomóc zaprowadzić porządek w kraju. Tak, dokładnie. No okay. Oczywiście nie mogą tego zrobić wprost, dlatego, bo to by wywołało po prostu taką regularną wojnę. Więc muszą się ukrywać, muszą jakoś tam spróbować po cichu wszystko załatwić. A oczywiście nic w życiu nie jest proste. Ktoś tutaj zostaje porwany, ktoś tam inny zostaje porwany, kogoś tutaj coś ten, nie, i wszystko się komplikuje. Rozumiem. Nie chcę mówić zbyt dużo, dlatego bo to w sumie mamy grę, która jest podzielona na paręnaście misji i każda misja dzieje się w innym miejscu i oczywiście fabularnie to jest splecione tam plus minus, że musimy pójść tam dlatego, bo przejęliśmy jakieś listy, musimy pójść tam dlatego, bo ktoś został uprowadzony, musimy pójść tam komuś pomóc. Czyli tak jak w Commandosach ważniejsze jest po prostu to, co robimy w aktualnej misji i skupiamy się na tym, żeby wykonać cel w jakimś fajnym, nowym otoczeniu. Tak, i w całkiem fajny sposób, żeby zdobyć achievementy, dlatego, bo za każdym razem, gdy przechodzimy misję, możemy po prostu pójść trochę inną ścieżką, i dzięki temu zdobyć kolejne tak jakby odznaki wyzwań. Achievementy. No nie wiem, troszkę pokręciłem nosem. Kiedyś nie było takich rzeczy i też dało się grać. To znaczy to jest na zasadzie, że dopiero jak się przejdzie pierwszy raz misję, to wtedy się odkrywają właśnie te ukryte cele. Aha, w taki sposób. Tak. Żeby zachęcać do tego, żeby grać ponownie. Tak. Okej. I naprawdę, fajnie to jest zrobione. Misje są rewelacyjne. Się mega przyjemnie grało, ale jeszcze to, co chciałem wspomnieć. Jeżeli nie chcecie spoilerów, nie wchodźcie na Wikipedię angielską. Tam dosłownie w paru zdaniach jest wytłumaczona cała fabuła,
ze spoilerami i nie ma żadnych ostrzeżeń. Masz na myśli pierwsze akapity? Mam na myśli taki piękny dział plot, gdzie jest wszystko. No tak, to do tego działu, tak, to niebezpiecznie jest z reguły zaglądać. Pierwsze akapity powinny być wolne od takich rzeczy. No, powinno być jakieś ostrzeżenie, albo przynajmniej część tekstu powinna być ukryta. Zresztą w sumie to jest dobry pomysł, chyba po prostu wezmę, zedytuję artykuł na Wikipedii. O, no proszę, no tak, mamy przecież XXI wiek. Ale okej, okay, pomijając to, bo to są jakby sprawy mało związane z samą grą. Powiedz, co jeszcze możesz przybliżyć, jeżeli chodzi o grę? Bo na razie mam taki obraz właśnie takich komandosów ze zmienionymi szatami. Trochę tak, ale to jest... Powiedziałbym, że to są komandosi na miarę naszych czasów i możliwości. W sensie jest i właśnie bardzo ładna grafika, i kamera 3D tak naprawdę, i masa elementów takich interaktywnych w samych misjach. To jest bardzo fajne, że na przykład mamy misje w różnych warunkach pogodowych. Gdzieś tam mamy na przykład zimę, no to wtedy oczywiście zostawiamy ślady na ziemi, po których mogą nas śledzić inni, co już było za czasów MGS-a, ale mamy jakąś na przykład walkę w deszczu, to wtedy nie wydajemy... Wszystkie odgłosy, które są wydawane przez naszych bohaterów, mają dużo mniejszy zasięg. Oczywiście też to, że jak robimy coś głośno, to wtedy widzimy taką po prostu falę, tak jakby dźwiękową, i widzimy, jaki to będzie miało zasięg, jacy przeciwnicy będą mogli na to zareagować. Mamy różne rodzaje przeciwników, takich słabych żołdaków, których można ściągnąć bardzo łatwo i bardzo łatwo też odwrócić ich uwagę. Mamy słomiane kapelusze, to są już tacy bardziej elitarni strażnicy, którzy wiedzą, że jak są na służbie, to są na służbie. I nie można tutaj gadać z jakąś dziewką albo iść po jakąś butelkę sake. Nie? Służba to służba. Nie znają się na zabawie. No, trochę tak. I mamy tych, którzy się zupełnie nie znają na zabawie, czyli mamy samurajów, których jest bardzo ciężko ściągnąć. Musimy po prostu poświęcić trochę zasobów, typu tam właśnie amunicja, typu musimy czasami coś pokombinować, dlatego, bo nie dość, że mają najlepszy zasięg widzenia, są najsilniejsi, to jeszcze normalnie podchodząc do nich i próbując zasztyletować od tyłu, po prostu skontrują nasz atak i zabiją, a śmierć postaci to jest koniec. Czyli w sensie, jeżeli jedna z postaci zginie, zaczynamy misję od nowa, tak? Od ostatniego save'a. Aha, czy można zapisywać w dowolnym momencie? Tak, właśnie chciałem do tego przejść. Właśnie twórcy wyszli naprzeciw graczom, dlatego bo wiemy, że zawsze to było planowanie, a później jak coś się nie udało, tym bardziej, że to jest taki typ gry, że często się nie udaje, na przykład kontrolujemy jedną postać, a drugą zostawiliśmy minimalnie trochę poza krzakami, w których można się schować, i nagle okazuje się, że cały plan się posypał, prawda? To mamy quick save'a, który działa bardzo sprawnie. Co więcej, mamy licznik na ekranie, który się pojawia chyba powyżej 1,5 minuty i pokazujący, kiedy ostatni raz zapisaliśmy sam grę. O, to całkiem miłe z ich strony. I właśnie tam chyba 1,5 minuty to jest zielony, a później po prostu przechodzi coraz bardziej w czerwień. A powiedz mi, tak przypominam sobie, jak to wyglądało kiedyś. Czy ta gra nie zamienia się przypadkiem w taki quick save, quick load fest? Czasami tak. Oczywiście wszystko zależy od stylu gry, nie? Bo no nie oszukujmy się. Quick save, quick loady to jest jednak mechanika, która jest opcjonalna, prawda? Dla graczy. Mm-hmm. I rzeczywiście, jeżeli jest się strasznym pedantem, no to będzie się robiło co chwilę quick save, quick load. Ale co jest ważne, każdy level wczytuje się co prawda długo, nawet tam do paru, nawet do 10 minut na bardzo słabych komputerach. Przynajmniej tak słyszałem. Wow, 10 minut? Tak, tylko to jest specjalnie zrobione, bo wczytuje się cały poziom, wszystko, zupełnie wszystko, dzięki czemu quick save i quick load to jest kwestia sekund. A każdy level to jest od pół godziny najkrótsze do tam nawet 1,5 godziny najdłuższe poziomy. Zaraz, troszeczkę namieszałeś. Okej, tyle to, co teraz wspomniałeś, czyli pół godziny, półtorej, tyle trwa przejście misji. Tak, przejście. Wczytanie misji po raz pierwszy, jak do niej wchodzisz, to jest, mówisz, do 10 minut? No, 10 minut, dobra, może przesadziłem, ale tak. No, to jest zdecydowanie za dużo. Tyle ale to tak się nawet... 5, powiedzmy. No, to jest strasznie długi loading. Tak, to jest strasznie długi loading, ale to eliminuje nam wszystkie inne loadingi. Zauważ, okay, że normalnie na przykład jakbyśmy mieli
inne gry często robią coś takiego, że po prostu wczytują tylko obszar tam w jakimś otoczeniu, gdzie cały czas działamy, prawda? I później na przykład jakbyśmy z końca misji wczytali stan gry z samego początku, to będzie nam ładować znowu bardzo, może nie aż tak długo, ale będzie nam ładować wszystko. Mhm. A tutaj mamy coś takiego, że praktycznie nie sejwujemy tam od 15 minut, jesteśmy na drugim końcu mapy, quick load, już, gotowe. Okej. Więc... Czyli domyślam się, że osoby z dyskami SSD mogą rozważyć zainstalowanie tam gry. Tak. Ale właśnie wydaje mi się, że to jest taki dobry trade-off, jeżeli chodzi właśnie o ten typ gry. Bo tutaj tak naprawdę dużo częściej będziemy robić quick save, quick load, niż wczytywać nowy poziom. Mhm, okej. Nie przerywając ci... Kontynuuj. Tak, o czym ja to? A, mówiłem o stożkach widzenia. Tutaj to jest też klasyczna mechanika, że każdy z przeciwników ma jakiś stożek właśnie zasięgu widzenia, pola widzenia, gdzie może zobaczyć naszych bohaterów. I tutaj jest to zrobione tak, że mamy podzielone stożki na dwie strefy. Jedna jest inaczej, jeszcze ważne to, na każdego przeciwnika możemy przycisnąć prawym przyciskiem myszy i widzimy jego stożek. Cały czas. Tylko ograniczenie jest takie, że możemy śledzić stożek jednego przeciwnika naraz. O, to jest dość ciekawe. W komandosach też tak było? Chyba nie. W komandosach chyba też tak było. O rany, to dobrze, to już nie chcę tutaj wprowadzić słuchaczy w błąd, bo aż tak dobrze nie pamiętam. Wydaje mi się, że też tak było, chociaż nie jestem pewien, czy nie trzeba było po prostu cały czas jakoś trzymać kursora nad przeciwnikiem. Też nie pamiętam, szczerze powiedziawszy. Do tego jeszcze tam dochodzi jedna mechanika, gdzie możemy postawić znacznik i za każdym, jeżeli którykolwiek z przeciwników będzie widział ten znacznik, to będzie rysowana linia między znacznikiem a tym przeciwnikiem. I to już działa na wszystkich przeciwników i możemy zostawić też tylko jeden taki znacznik. Więc to nam ułatwia w planowaniu, ale to wracając do tych stref pola widzenia, mamy właśnie jasno-zieloną, gdzie przeciwnicy nas będą widzieć, nieważne czy się skradamy, czy chodzimy normalnie. I mamy ciemnozieloną, gdzie możemy normalnie możemy się skradać spokojnie. I dopiero po tym, jak wstaniemy, będziemy biegać albo będziemy wykonywać jakąś bardziej widoczną akcję, to wtedy przeciwnicy zaczną nas zauważać. I to jest fajne, że ta strefa jest modyfikowana oczywiście przez wszelkie obiekty, które są na planszy, typu jakieś budynki, kamienie, krzaki i tak dalej, ale także przez efekty pogodowe i przez ciemność. Więc na przykład mamy jedną z misji, która się dzieje w nocy, to bardzo dobrym wyjściem jest chodzenie i gaszenie wszystkich pochodni. Dlatego, bo nie dość, że przeciwnicy nas będą gorzej widzieć, jeżeli zgasimy jakieś światło, to jeszcze odciąga to uwagę niektórych strażników i będą chcieli podejść znowu je zapalić. A wtedy możemy zajść ich od tyłu i... Dokładnie. A później tylko zwłoki gdzieś wyciągnąć, albo wyrzucić do rzeki, albo schować w krzakach, albo gdzieś wrzucić w jakieś drzwi. Nie no, co ty, nie można wrzucać do rzeki, przecież to takie nieekologiczne, no, easy. Jak nieekologiczne? Tak? A rozłoży się prędzej czy później. Okej. Wszystko ekologiczne, biodegradowalne. Jakie tematy piękne. Okej. Wiesz co, tak patrzę na screeny i powiem ci, że gra wygląda przepięknie. Tak, nie wiem czy wszędzie, ale niektóre obrazki naprawdę są urokliwe. Tak, ogólnie gra jest piękna według mnie. Oczywiście pozwalają sobie na jakieś tam nie przedstawianie wszystkich szczegółów, żeby gra była w miarę czytelna, chociaż rzeczywiście czasami jest za dużo interaktywnych obiektów i to może przesłaniać widok, ale właśnie sama oprawa graficzna, to takie kolorowe, piękne otoczenie, które jeszcze całkiem nieźle kontrastuje ze ścieżkami ubitymi przez patrole, jest fenomenalne. I z tego, co słyszałem nawet, to działa nawet całkiem nieźle na słabszych komputerach. No, to się twórcom chwali. Tak, że właśnie jest całkiem nieźle zoptymalizowane. I właśnie, no jedyne, co mi przeszkadza, to czasami jest za dużo obiektów interaktywnych i po prostu one się gubią między sobą. Ciężko zlokalizować niektóre przesmyki, niektóre przejścia, niektóre takie haczyki do zarzucania gliny. Mm-hmm. O, właśnie! I jeszcze jedna mechanika bardzo ważna, którą wprowadzili. Możemy zakolejkować
akcje bohaterów. Możemy wejść w tak zwany tryb cienia. Wtedy każdym z bohaterów możemy zaplanować jedną akcję i jednym przyciskiem, enterem w przypadku wersji PC-towej, odpalamy i wtedy wszyscy mogą, wszyscy wykonują swoje akcje równolegle. A, to brzmi ciekawie, bo z tego co pamiętam w Komandosach trzeba było zrobić aktywną pauzę, kazać jednemu bohaterowi coś zrobić, potem ją wyłączyć i włączyć jeszcze raz, żeby rozkazać coś innemu, tak? Czy znowu coś mieszam? Tak, było coś takiego. No to fajnie, fajnie, że o tym pomyśleli. A tutaj właśnie jest to wszystko takie bardziej płynne. Co więcej, na przykład jeżeli mamy umiejętności, gdzie strzelamy, rzucamy jakimś przedmiotem w konkretnego przeciwnika, to wtedy bohaterowie będą śledzić tych przeciwników. To nie jest na zasadzie, że strzel w to miejsce, tylko strzel w tego przeciwnika. Oczywiście to też czasami jest problematyczne, żeby ustawić wszystkich tak, jak należy, ale efekty są tego warte. Szkoda tylko, że nie ma jakichś replayów pod koniec misji. Mm-hmm. A powiedz mi, jak wygląda sprawa z muzyką? Domyślam się, że jest inspirowana epoką. Tak, zdecydowanie. Co więcej, nawet niektóre ścieżki używają tradycyjnych instrumentów, takich jak na przykład szamisen. I jest fajnie. Jest właśnie, jest oczywiście trochę patosu, jest trochę takich lekkiego przygrywania właśnie w stylu takich, jakby to powiedzieć, takiej tradycyjnej muzyki ludowej, powiedzmy, bez zbędnego heroizmu. Jest wszystko, co potrzeba. I może to nie jest taki soundtrack, który można by było słuchać po prostu dowoli w dowolnym momencie, ale idealnie się komponuje z oprawą graficzną i z klimatem. Co więcej, wszystkie dialogi, które są w grze, są grane przez aktorów i wszystko jest po japońsku. O. Więc to ciekawy ruch. I to super, świetny, super trzyma klimat. W sumie tak samo jak w Yakuzie. Yakuza, gdyby miała angielskie głosy, a w jednej z odsłon miała... No ja właśnie grałem w jedynkę po angielsku. To źle? To źle dlatego, bo to wtedy trochę gubi klimatu, nie? Dlatego, bo Yakuza to jest 100% Japonia. I wklejenie tam angielskich głosów trochę się mija z celem. I myślę, że tutaj by było podobnie. I dzięki temu, że to są właśnie japońscy aktorzy, to nabiera takiej głębi i realności, powiedzmy. Myślę, że pozostawienie tak jakby samych tłumaczeń tylko wersji kinowych, prawda? To jest super krok. Mhm. Okej, powiedz mi, czy jeszcze o czymś chciałbyś wspomnieć, czy już raczej zmierzasz do podsumowania? To w sumie podsumuję. Podsumowując, Blades of the Shogun jest po prostu grą taktyczną czasu rzeczywistego na miarę naszych czasów i możliwości. To jest połączenie najlepszych elementów z Commandosa, Robin Hooda i Desperados. Wszystko wymieszane ze sobą i zalane sosem z Japonii w okresie Edo. Jeżeli lubicie japońskie klimaty, jeżeli lubicie samurajów, ninja, a do tego lubicie gry, które wymagają myślenia i nie są takie proste, jakby to się mogło wydawać, to nie krępujcie się, łapcie tą grę, dlatego bo może nie była zbytnio nagłośniona w mediach, to jest naprawdę rewelacyjnym tytułem i świetnie się przy nim bawiłem. W wirtualnym studio są teraz ze mną Hubert Surfer Wiśniewski. Dobry wieczór. I Marcin Easy Kołodziej. Hej, hej. A mówi Adam Noxa 15 Dębski. Nagrywamy w poniedziałek 8 maja 2017. I teraz Surfer z Easym zrecenzują grę The Legend of Zelda Breath of the Wild. No myślę, panowie, że mieliście dość czasu, żeby się w nową Zeldę nagrać. Zresztą o samym Switchu, tak? Bo
Breath of the Wild jest tytułem startowym na Nintendo Switch. Też już nieraz rozmawialiśmy, do Zeldy wracaliśmy. Czas najwyższy to podsumować. No i właśnie ciekaw jestem, co macie do powiedzenia na temat tej gry, bo zebrała jakieś takie strasznie wysokie noty. To jest wręcz niespotykane, a przynajmniej tak często się nie zdarza. Ale może zacznijmy od jakichś encyklopedycznych informacji. Easy, co masz do powiedzenia? Okej, czyli Legend of Zelda powiew dziczy wyszedł 3 marca 2017 roku na Switcha i Wii U. Nie zapominajmy o Wii U, dlatego, bo z tym była całkiem spora afera, tak swoją drogą. I dystrybutor, wydawca, deweloper chyba nie trzeba przedstawiać, duże N, prawda? I jeszcze z takich informacji dookoła gry, to właśnie to, o czym mówiłeś, nie? Że zebrało tyle dobrych ocen. Metacritic aktualnie wskazuje 97 w wersji na Switcha i 96 w wersji na Wii U. Więc to jest, wow, chyba jeden z najlepszych wyników w historii. Czy to są oceny krytyków, czy publiki? To są oceny krytyków. Okej. Okay. A jeszcze może, nie wiem, czy masz to przed oczyma, ilu tych krytyków jest, bo ja zwracam ostatnio na takie rzeczy uwagę. O, panie od groma, nie? Ale nawet po prostu, jeżeli ktoś się nie interesował tym aż tak bardzo, i to znaczy nie interesował się może samą Zeldą, ale ogólnie się interesuje grami, to w okolicach premiery to po prostu byliśmy tak zasypani informacjami o tym, jaka to ta Zelda jest wspaniała, cudowna, rewelacyjna, najlepsza po prostu gra wszechczasów, czym nie do końca się zgodzę. A jeszcze chciałem zapytać, wspomniałeś coś o jakimś, że z tą wersją na Wii U była jakaś afera, o co dokładnie chodziło? Dokładnie chodzi o ekipę CMU, czyli twórców emulatora Wii U, którym udało się odpalić w sumie chwilę po premierze już właśnie nową Zeldę na emulatorze, na PC-cie. Co więcej, udało im się to podciągnąć do 4K i w całkiem niezłym frame rate'em po prostu emulować. I ogólnie tam było na zasadzie, bo to jest jedyna gra na Switcha, więc to jest konsola jednej gry, a przecież jest na PC-ta, bla 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 bla. Drama. Okej. Za sekundkę powiem, jak to wygląda tutaj na Metacriticu. Okej, już mi się wczytało. Widzę, że tych krytyków było 106, czyli faktycznie dość sporo w wersji na Switchu. Wersję na Wii U może już odpuszczę, nie będę tego sprawdzał, bo mi tutaj reklamy zaczynają skakiwać. Przejdźmy, panowie, do rzeczy w takim bądź razie. Powiedzcie, jak bawiliście się z tą nową Zeldą? Proszę powiedziawszy, ja się bawiłem świetnie. Nie, właśnie czegoś takiego mi brakowało. Tak jak mamy ostatnio wysyp gier open world, które po prostu zasypują nas waypointami, zasypują nas znacznikami na mapie i po prostu nie możemy się odgrzebać z tego contentu, prawda? Z takiego sztucznie wygenerowanego contentu czasami, bo no nie oszukujmy się, dużo tych takich znajdziek, sidequestów i tak dalej, to jest po prostu kopiuj i wklej na całej mapie i gdzie nie pójdziemy, tam jest tego po prostu masa. Nieważne, czy jesteśmy w dziczy, czy jesteśmy na pustyni, czy jesteśmy gdziekolwiek indziej. I to w nowej Zeldzie mi się podoba chyba najbardziej, że gra nas nie prowadzi za rączkę, tylko po prostu daje nam otwarty świat i na zasadzie idźcie, szukajcie i znajdźcie, jeżeli chcecie robić coś ciekawego. Czyli masz tutaj na myśli, że jest inna pod tym względem od tych wszystkich gier z otwartym światem, które no, przez ostatnie lata wychodzą, tak? Z masą ikonek na mapie, które prowadzą nas za rączkę. Tak, tak, dokładnie. Tutaj nawet są sidequesty typu dostajemy zdjęcia i to jest wszystko. Masz zdjęcie, idź, znajdź to miejsce. I nie ma żadnych ikonek, niczego. Po prostu trzeba pójść i znaleźć. I to jest chyba jeden z najfajniejszych questów w sumie w tej Zeldzie, bo rzeczywiście tak zwiedzając ten świat, który miejscami jest taki dosyć pusty po tej całej fabularnie, po całej katastrofie, w której Hyrule upadło, po prostu część tego świata leży w ruinie, gruzy, prawda, do tego jeszcze szczątki takich mechanicznych strażników, tak zwanych guardianów. I tak.
i zgubiłem myśl. No właśnie, to może pomogę ci ją odnaleźć, mianowicie nie mieliście jeszcze okazji na podcaście wypowiadać się na temat fabuły tej Zeldy. O co tam właściwie chodzi? Już teraz mam jakieś pojęcie po tym, co powiedziałeś, połączyłem to sobie trochę ze zwiastunem, który wcześniej widziałem, ale z tego, co pamiętam z jakichś pokazów, Link budzi się, jak zwykle w Zeldzie, tak? Tylko, że tym razem w jakimś dziwnym miejscu, które przypominało trochę, nie wiem, czy to statek kosmiczny, jakaś taka dziwna technologia, coś w rodzaju hibernacji, jak to nazwać? Właśnie to była hibernacja, tak naprawdę. Na samym początku nie wiemy zbyt wiele. Po prostu budzimy się, wiemy, że Link stracił pamięć, przynajmniej częściowo, coś tam kojarzy, dostaje dosłownie, początek gry wygląda tak, że się budzimy, wychodzimy z tej takiej komory kryogenicznej, czy jakkolwiek by tego nie nazwać, dostajemy swojego specjalnego iPhone'a i otwierają... Naprawdę? No, to wygląda jak iPhone, to się nazywa Fake Slate i to jest specjalne urządzenie zostawione przez właśnie rasę Fejka, które będzie dzierżone przez bohatera. I otwierają się drzwi i tyle, mamy otwarty świat, możemy iść przed siebie. No dobra, może nie otwarty świat, bo potrzebujemy jeszcze zrobić pierwsze 4 szrajny, takie kapliczki, po prostu przezwyciężyć zadania, które zostaną przed nami postawione, za co dostaniemy dostęp do po prostu specjalnych umiejętności, które będą się później przebijały i będą wykorzystywane przez całą grę. Ale to może Hubert coś o tym powie, bo w sumie tak siedzi, milczy, to... To w takim razie pytanie do ciebie, Surfer. Czy ten świat właśnie, to o czym teraz powiedział Easy, on otwiera się wraz z dostępem do nowych umiejętności? To znaczy, tak jak Izzy wspomniał, musimy, na początku jesteśmy w takiej lokacji, powiedzmy na wpół otwartej. To znaczy, to jest bardzo duża część terenu, ale nie możemy iść dalej, dopóki nie pokonamy tych pierwszych 4 kapliczek. Tam są różne zagadki logiczne, w których dostajemy właśnie te umiejętności typu jakieś bomby, czy zatrzymywanie czasu, czy przenoszenie jakichś przedmiotów przy użyciu magnesu. I po wykonaniu tych 4 zadań dostajemy taką, powiedzmy, lotnię, dzięki której możemy dostać się na resztę tego kontynentu. Więc świat oczywiście jest bardzo otwarty i możesz iść gdziekolwiek chcesz, nie masz żadnych blokad, jedyne co, no to po prostu możesz trafić gdzieś na jakichś zbyt trudnych przeciwników, no i wtedy wiesz, że warto zawrócić. Chociaż oczywiście też w wielu lokacjach możesz kombinować i gdzieś tam sobie powoli przedzierać się. Możesz zresztą tak na dobrą sprawę po tej tutorialowej pierwszej lokacji przejść już do ostatniego bossa i go pokonać, więc są speedrunnerzy, którzy tak robią i przechodzą tę grę w kilkadziesiąt chyba minut. Swoją drogą, Nox, pytałeś o to, jak się grało. Ja nadal gram w tę grę. Ja nadal jeszcze nie przeszedłem Zeldy. Tutaj Persona mi troszeczkę wyjęła życiorysu, więc wróciłem po Personie do Zeldy i mam 70 chyba kilka godzin. Przy czym teraz właśnie troszeczkę się tak bawię jakimiś różnymi zadaniami pobocznymi, gdzieś tam sobie przemykam w okolicach tej końcowej lokacji, ale nadal nie chcę kończyć tej gry, chcę jeszcze troszeczkę porobić dodatkowych rzeczy i się tym wszystkim pobawić. I to jest fajne, że tak na dobrą sprawę na samym początku gry dostajemy już ten zestaw umiejętności, który pozwala nam na wykonanie praktycznie każdego zadania w grze. Na przezwyciężenie wszystkich zagadek logicznych, czy teoretycznie też na pokonanie różnej maści wrogów. A już to, jak tego użyjemy i co my z tym wykombinujemy, to już jest tylko i wyłącznie nasza inwencja twórcza. Więc to jest chyba najmocniejsza strona tej Zeldy. Właśnie oprócz tego świata, który jest bardzo dla nas otwarty, wszędzie się możemy wspinać, możemy w różnej kolejności podchodzić do różnych zadań i tak dalej, tak na dobrą sprawę już mówię, praktycznie od samego początku jesteśmy wolni, no ale właśnie też te możliwości, które dostajemy już od samego początku, fajnie, że nic tutaj nas nie blokuje, nie masz takiej sytuacji, że czegoś nie możesz wykonać, bo czegoś nie zdobyłeś, możesz robić jak naprawdę wszystko, co chcesz i tutaj też tylko i wyłącznie wszystko zależy od ciebie, więc to jest naprawdę fajne.
Nie wiem, Izzy, od czego tak naprawdę chcesz zacząć w recenzji? Widzę tutaj twoje notatki, mam przed oczami. Widzę, że właśnie napisałeś o tym organicznym designie, czyli coś, o czym właśnie wspominam, czyli że ta gra, tak na dobrą sprawę, największą rozrywkę daje właśnie poprzez takie różne sytuacje, które dzieją się mimowolnie czasami. Na przykład zdarzało się tak, że przypadkowo wybucha gdzieś beczka, po czym podpalają się trawy i na swojej lotni możemy wyskoczyć nad ogniskiem dzięki podmuchom gorącego powietrza i tak dalej. To tworzą się cały czas, co chwilę jakieś tego typu sytuacje i też nieczęsto zdarzało się do tej pory w grach, żebym nawet po kilkudziesięciu godzinach grania i poznania, oczywiście już poznaniu takim dogłębnym tych wszystkich mechanik gry, nadal był czymś zaskoczony. To znaczy nadal potrafiła gra mnie zaskoczyć tym, że jakiś wróg zachował się tak, jak się nie spodziewałem, czy coś przy okazji się wydarzyło nie tak, jak sobie to przewidziałem. Ale to jest naprawdę fajne i to powoduje, że w tę grę chce się grać i można w nią grać naprawdę dziesiątki godzin. Właśnie super jest to, że tak naprawdę najbardziej jesteśmy zaskakiwani tym, jak ten świat jest taki bardzo naturalny, prawda? Choćby bierzemy siekierę po to, żeby ściąć drzewo, żeby przejść na drugą stronę jakiejś szczeliny. I w większości gier nawet o tym nie pomyślimy, dlatego, bo dlaczego by tak miało być, prawda? W grach wideo przecież tak się nie robi, nie podchodzi się do tego aż tak szczegółowo, żeby można było każde drzewo po prostu było nie oskryptowane, tylko traktowane jako obiekt fizyczny, żeby można by było przewrócić i za tego garnąć. I właśnie dzięki takim malutkim smaczkom i rzeczom nienaturalnym dla gier, a naturalnym dla nas, to jest takie mega ciekawe. Dla mnie chyba największe takie głupie zaskoczenie, gdzie nie pomyślałem o tym. Zdobyłem w którymś momencie bumerang, prawda? I tak chodzę, biję tym bumerangiem i w pewnym momencie przez przypadek wziąłem i rzuciłem nim. Tak jak można w sumie każdą bronią rzucić, to rzuciłem tym bumerangiem. On leci, trafił przeciwnika i wraca do mnie. I jeszcze pojawia się, że muszę przycisnąć przycisk, żeby go złapać w locie. Takie... Wow, to tak można? Później piszę do kolegi, mówię mu, stary, słuchaj, bumerangi są najlepsze, można nimi rzucać i one wracają. A on mi odpisuje, czyli ja od 8 godzin biegam i biję bumerangiem po twarzy, a można nim rzucić i on wraca? Ale to zaraz, a jak nie naciśniesz tego przycisku, to co się dzieje? To on po prostu leci dalej i leci za ciebie. Okej. Nie, więc to nie jest tak, że on nagle przepadnie. Chyba, że na przykład stoimy gdzieś na krawędzi i prawda, mamy otwartą przestrzeń za nami i kto gdzieś spadnie, to teoretycznie możemy za tym dalej skoczyć, ale... Żegnaj panie bumerangu. Jak kocha, to wróci, nie? Ale, tak. ale właśnie, kurde, to jest super. To jest super właśnie w tej nowej Zeldzie, bo wszystko jest takie naturalne i gra niczego nie tłumaczy tak naprawdę. Mamy jakieś podstawowe mechaniki, mamy sterowanie, ale oprócz tego masę przyjemności sprawia nam odkrywanie niektórych rzeczy nawet przez przypadek. Tutaj zrobiło mi się kilka pytań. Po pierwsze, przypomniałem sobie o tym, co Surfer powiedział jakiś czas temu, że według niego większą krzywdę można komuś zrobić, spoilując, jakie możliwości mamy w tej grze, czyli właśnie te zależności między tymi poszczególnymi elementami, to pozbawienie kogoś właśnie tej radochy z eksperymentowania, niż na przykład zdradzenie mu, jak przebiega fabuła. To było całkiem ciekawe stwierdzenie, podoba mi się właśnie to. Zresztą myślę, że to właśnie dlatego być może właśnie recenzenci tak ochoczo rozdają te dziesiątki nowej Zeldzie, bo ona w końcu stara się zrobić coś właśnie inaczej niż inne gry. I właśnie zastanawia mnie, jak ta fabuła, bo tutaj napoczęliśmy jakby tę historię, ale chciałbym się dowiedzieć od was, oczywiście bez żadnych spoilerów, czy warto sięgać po tę grę dla samej fabuły? Czy ta historia, tutaj główne pytanie do Izziego, który skończył, tak? Czy faktycznie ta historia się w tym momencie jakoś fajnie rozkręca? Tutaj pamiętam, że fani spekulowali w jakiś sposób na temat tego, jak ta część jest usadowiona względem pozostałych części, właśnie tam się bawili w usadowianie tego, czy jako prequel, czy jako sequel. Już nie będę może tutaj podawał szczegółów, bo to dość skomplikowany proces był. No właśnie, jak to jest z tą fabułą?
Szczerze mówiąc, dla samej fabuły nie warto. Tak zupełnie nie warto. Dlatego, bo tutaj fabuła jest tylko tłem. Tak naprawdę najważniejsza jest właśnie mechanika i odkrywanie przez tą mechanikę całego świata i właśnie taka trochę melancholijna podróż właśnie przez Hyrule, przez wszystkie pustkowia, przez zniszczone miasta i przez właśnie osady różnych przedstawicieli różnych ras. Melancholijna w takim sensie, że zwiedzamy kraj, który Link teoretycznie zna, ale który swoją dawną świetność już jakby, jego świetność przeminęła, tak? Tak jest, właśnie tak jak mówiłem, na samym początku dowiadujemy się, że Hyrule, po którym stąpamy, to jest kraina, która została zniszczona 100 lat wcześniej przez Ganona, który w tej części mi się osobiście nie podoba, dlatego, bo w tej części on jest takim po prostu uosobieniem pierwotnego zła. Nie jest postacią per se, tylko jest po prostu jakąś taką siłą natury destruktywną. Co pasuje do tytułu gry? Tak, w sumie trochę tak, ale nie wiem, mi się tak średnio podobał ten zabieg, szczerze powiedziawszy. I najwięcej fabuły tutaj mamy przy okazji tych zdjęć, o których mówiłem, dzięki którym Link odzyskuje pamięć. Oraz przez zadania główne, ale to też tej fabuły nie ma dużo. Chociaż jeszcze część fabuły jest ukryta, podobnie jak w Soulsach, przez visual storytelling. Właśnie zwiedzając po prostu niektóre miejsca, możemy się domyśleć, co tam się działo i dlaczego ludzie reagują na innych teraz tak, a nie inaczej. Mhm, bo tutaj jak mówisz o fabule, to przypomina mi się zwiastun, na którym widzieliśmy takie bardzo emocjonalne sceny właśnie z Zeldą i żeśmy nawet tutaj spekulowali jeszcze przed premierą, że rany to będzie chyba najbardziej emocjonująca The Legend of Zelda ever, tak? Czyli jednak nie do końca pod tym względem. No nie do końca, może tutaj się wtrącę, bo mimo tego, że jeszcze gry nie skończyłem, to wydaje mi się, że i tak już chyba większość fabuły zobaczyłem. Większość fabuły właśnie jest obserwowana z punktu widzenia tych zdjęć, które odkrywamy, właśnie te miejsca dostajemy na początku, praktycznie na początku gry. Ileś tam zdjęć, fotografii, musimy znaleźć te miejsca na świecie i właśnie pojawiając się w tych miejscach, dostajemy takie krótkie scenki, które pokazują mniej więcej, co się wydarzyło. No jest tego bardzo mało, niestety. Jest za mało fabuły, jest za mało narysowanych, jakoś zarysowanych postaci, mimo tego, że wydają się one całkiem fajne. I sam Link niestety jest też dosyć kiepskim bohaterem, jak dla mnie, dlatego że, no rozumiem, że Link jest niemową, ale mógłby okazywać chociaż trochę więcej emocji, więc Słabo to wypada. Przyznam szczerze, że bardzo liczę na to, że tutaj Nintendo zrobi jakiś fajny dodatek DLC. Wiadomo, że będzie dodatek fabularny pod koniec roku. Liczę mocno na to, że będzie to prequel, w którym zobaczymy tych fajnych na pierwszy rzut oka bohaterów, o których dowiadujemy się z takich krótkich przerywników. No i będziemy mogli poznać ich trochę lepiej, bo niestety no Link tak naprawdę jest kompletnie nijaki. Zelda wydaje się bardzo fajna, przy czym no też jest jej trochę za mało. Reszta bohaterów, których mogliśmy zobaczyć między innymi na trailerach, no niestety jest za słabo zarysowana, więc no pod tym względem jest kiepsko i no wiadomo, że nawet jeżeli wyjdzie DLC fabularne, które jakoś to poszerzy to uniwersum, no to w samej podstawowej grze jest tego za mało i zdecydowanie, jeżeli ktoś myśli o tym, że zostanie wciągnięty tutaj w tę grę przez fabułę czy postacie, no nie, tak na dobrą sprawę, od momentu, kiedy ta gra się mocno otwiera, fabuła dostaje mocno po tyłku i no i Zelda broni się tak naprawdę tylko i wyłącznie tymi mechanikami i ciekawym światem. No może nie tyle dostaje po tyłku ta fabuła, co po prostu jej brak tak naprawdę. Chociaż szczerze powiedziawszy, postać Zeldy mi się strasznie podobała w tej części, bo jest taka ludzka. I w sumie te wspomnienia, które są właśnie, które odkrywamy, też podkreślają melancholijny wydźwięk gry. Mhm.
Okej, to trochę nakreśliło sytuację. Już bardziej rozumiem, z czym mamy tutaj do czynienia. A skoro mówicie, że gameplay jest tutaj najważniejszy, to może wróćmy do niego na moment. Mam jeszcze jedno takie pytanie, które mi się narzuciło, mianowicie zawsze w Zeldzie mieliśmy taki schemat, który właściwie już tak się utarł, że jak się spotyka go w innych grach, czy to na przykład w Darksiders, czy tym podobnych, to się mówi, że mamy do czynienia z grą zaprojektowaną jak Zelda, czyli że mamy niby otwarty świat, ale mamy dungeony, które musimy odwiedzić, no, żeby zebrać powiedzmy tam 10 magicznych przedmiotów, które tworzą nam ścieżkę do kolejnych 10 magicznych przedmiotów, które tworzą nam ścieżkę do głównego bossa, tak? Wiecie, o czym mówię. Czy tutaj mamy do czynienia z czymś podobnym? Nie, tak jak Hubert mówił, że skończymy pierwsze cztery tam kapliczki, dostajemy podstawowe takie umiejętności, właśnie magnetyzm, zatrzymywanie czasu wybranym obiektom, dostajemy lotnie i bomby i plus do tego jeszcze ostatnia umiejętność to jest taki lodowy filar, który możemy postawić na wodzie i tyle, i koniec. To jest wszystko, z czego korzystamy do końca gry samej. Okej, okay, ale wspomnieliście, że to jest właściwie początek, więc co my potem robimy z tym wszystkim? Właśnie mamy kolejne wariacje na temat tego, jak wykorzystywać te moce. Wow, to trzeba przyznać, że rewelacyjny pomysł. Dlatego, bo z jednej strony to są takie dosyć podstawowe umiejętności, ale jednak wszystkie te kapliczki, które są nadobowiązkowe i one nam dają taki specjalny przedmiot. 4 sztuki tego przedmiotu możemy wymienić na jedno serduszko. Albo na poszerzenie paska staminy, który swoją drogą też nas ogranicza na początku, dlatego bo jak chcemy się wspinać czy biegać szybciej, to wtedy po prostu tracimy powoli staminę. Ale wracając do kapliczek, właśnie stosując te wszystkie podstawowe umiejętności, mieszając je, plus do tego jeszcze oczywiście jakieś wspinaczka, zastosowanie ognia, wiatru i tak dalej, mamy... Każdą kapliczkę mamy trochę inną i trochę inaczej się ją przechodzi i za każdym razem jest to taki trochę powiew świeżości, coś ciekawego i coś, gdzie rzeczywiście były takie momenty, gdzie wchodziłem do kapliczki i po prostu kminię przez 5-10 minut. Wow, jak to zrobić? Przecież ja nie mam tutaj odpowiedniej umiejętności, a później okazuje się, że biorę jedną z podstawowych, tylko wykorzystuję nią w taki sposób, o którym wcześniej nawet nie pomyślałem. Mm-hmm. No dobrze, ale nie jestem pewien, czy do końca odpowiedziałeś na moje pytanie. Czy jakie są w takim razie cele już, jak ten świat się otwiera? Czy faktycznie szukamy czegoś konkretnego, czy po prostu szukamy tego głównego bossa, który gdzieś się tam chowa? I to znaczy, wiesz, cel jest jeden. Wieść uczciwe życie ucznia. A nie, czekaj, to nie ta gra. Cel jest jeden. Zabić Ganondorfa. Zabić Ganona, który się tutaj nazywa Calamity Ganon. I tyle. I właśnie dzięki temu też znowu surfer wspominał speedruny w 50 minut. Okej, okej. Okay, okay. Chociaż jak zwykle nie jest to dobry wyznacznik, żeby mówić o tym, jak długa jest gra, to warto podkreślić, jeżeli ktoś nie interesuje się speedrunem. O, właśnie, przypomniałem sobie, wspomniałeś o tym, no nazwijmy to smartfonie, czy może tablecie, tak? O, tablet to chyba jest lepsze określenie na to, co Link nosi przy sobie. Do czego to właściwie służy? To służy do... Właśnie dzięki Shake a Slate możemy korzystać z tych specjalnych umiejętności, o których mówiłem. Do tego jeszcze jest przenośną mapą, GPS-em, lornetką i aparatem fotograficznym. No i może wykrywać też na przykład pobliskie szrajny albo później właśnie jak fotografujesz różne rośliny bądź zwierzęta, może też cię powiadamiać o tym. Jeżeli zaznaczysz sobie, że szukasz na przykład jakiegoś konkretnego, nie wiem, rodzaju grzyba, to możesz sobie to ustawić, żeby on cię tam powiadamiał i będzie sobie pikał, jeżeli będziesz w okolicy. Więc no to jest taki właśnie wielofunkcyjne urządzonko, jak nasze tablety. Chociaż nasze tablety pewnie nie mają takich możliwości wykrywania. No ale wiadomo, o co chodzi. Właśnie, panowie, to żeby was nakierować na odpowiednie tory. Nie chcę wam tu już spamować zbyt dużo. Myślę, że rzeczy, które mnie najbardziej interesowały, już o nich wspomniałem. Nie wiem dokładnie, co macie jeszcze w swoich notatkach.
Wiesz co? Nie mówiliśmy jeszcze nic o oprawie audiowizualnej, tak? Tylko wspomnę i zostawiam. To jeszcze odnośnie mechaniki bym wspomniał o paru rzeczach. Chyba już wspominaliśmy przy poprzednich nagraniach odnośnie tych broni, które są ogólnie ekwipunku. Ekwipunku jest bardzo dużo. Broni jest multum, tylko broń się psuje. Na początku gry psuje się bardzo szybko i na to bardzo wielu graczy narzekało właśnie, że musimy cały czas pilnować, żebyśmy nie stracili zbyt dobrej broni, albo cały czas na przykład tracimy właśnie jakiś potężny miecz i później szukamy przez kolejną godzinę, żeby go odzyskać, w sensie zdobyć nowy, żebyśmy mogli pójść gdzieś na mocniejszych przeciwników. I rzeczywiście, według mnie to mogłoby być trochę lepiej zrobione, dlatego, bo sam pomysł rotowania przedmiotami jest jak najbardziej in plus, ale jednak na samym początku rotują one za szybko się psują. I odnośnie właśnie różnorodności ekwipunku, mamy też masę najróżniejszych zbroi, które dają nam odpowiednie jakieś bonusy do, na przykład dzięki jednej możemy chodzić spokojnie w śniegu i nie będzie nam zimno, druga z kolei daje nam odporność na wysokie temperatury, kolejna daje nam odporność na temperatury wulkaniczne. Jest masa przedmiotów, znajdziek i po prostu jeżeli chcemy wszystko ulepszyć, wymaksować, to są setki godzin. Setki godzin, które zmęczyło mnie to w pewnym momencie. Właśnie takie poszukiwanie pojedynczych itemków, żeby ulepszyć sobie zbroję, żeby dawała plus 3 obrony więcej. I jeszcze przy czym bardziej. Easy, warto wspomnieć to, co już mówiłem wcześniej, że tak naprawdę nie musisz tego robić. Możesz całą grę sobie przejść w jakichś tam podstawowych łachach i jeżeli jesteś odpowiednio dobry, to spoko. Pewnie będzie więcej z tym frustracji związanych, bo każdy wtedy atak jakiegoś bardziej poważnego przeciwnika zakończy się śmiercią. Ale nie jesteś do tego zmuszony i to jest fajne. Tak na dobrą sprawę to takie maksowanie postaci, które ja teraz robię, czyli zdobywanie jakiegoś tam super dobrego ekwipunku, to jest tylko i wyłącznie dodatek, który można zrobić dla zabawy, bo chyba nawet w całej grze nie ma jakichś tak bardzo wymagających przeciwników, którzy wymagaliby tego. Tak naprawdę ważniejsze jest tutaj odpowiednie przygotowanie. Swoją drogą tutaj warto o tym wspomnieć, że mamy możliwość gotowania i ważenia eliksirów, więc jest to trochę podobne do tego, jak wygląda to w Wiedźminie trzecim, czyli że do każdej walki czy do każdej podróży warto się przygotować. Na przykład jeżeli idziemy w góry i spodziewamy się, że będzie tam mroźno i zimno, to warto sobie zrobić jedzenie, które będzie nas rozgrzewać, albo zabrać ze sobą ubranie, które będzie ciepłe. Jeżeli wyruszamy na przykład na pustynię, no to fajnie by było zrobić coś chłodzącego do jedzenia, bądź zażyć jakiś eliksir, który nam obniży tę temperaturę ciała, więc do każdej walki czy do każdej podróży można się odpowiednio przygotować i wcale nie musi to być podparte jakimikolwiek statystykami. Ta gra w ogóle bardzo się mocno broni przed jakimikolwiek statystykami, więc mamy oczywiście atak, mamy defensywę, mamy zdrowie i pasek staminy, ale to jest tak naprawdę wszystko, więc wszystko inne zależy od nas, od naszych umiejętności, no i oczywiście wiadomo, że trochę od szczęścia, no bo biorąc pod uwagę, jak bardzo dużo tutaj różnych czynników wpływa na ten gameplay, no trochę ciężko jest pewne sytuacje przewidzieć. Aczkolwiek, jeżeli dobrze się pokombinuje, to można naprawdę bez jakiegokolwiek grindowania czy szukania czegoś konkretnego sobie przechodzić tę grę i to jest fajne. Zresztą tak na dobrą sprawę do każdego zadania czy każdego wyzwania możemy podejść na kilka różnych sposobów, więc tutaj Easy zresztą wspominał już o tym wcześniej, że jest tak dużo fajnych tych mechanik, o których oczywiście nie chcemy mówić, ale jeszcze ciekawsze jest to, że tak na dobrą sprawę można przejść tę grę nawet nie zdając sobie sprawy z tego, że właśnie na przykład bumerangiem można rzucić i go później złapać, prawda? Więc jest wiele takich rzeczy, które odkryłem po kilkudziesięciu godzinach, albo odkryłem, bo gdzieś przeczytałem, bądź ktoś mi powiedział, mimo tego, że sam odkrywałem zdecydowaną większość, więc to jest fajne. To jest fajne, że ta gra właśnie w żaden sposób nas tutaj nie prowadzi za rękę, nie zasypuje tutorialami, tylko jesteśmy w to wrzuceni i jak masz ochotę, to sobie rać. To jest już tylko twoja inwencja twórcza, żeby się nie zabić.
Właśnie to, co powiedziałeś przed chwilą, to według mnie najlepiej po prostu opisuje całą Zeldę, że tak naprawdę nie jesteśmy ograniczeni statystykami, jakimiś takimi sztucznymi, po prostu sztucznymi ograniczeniami narzuconymi przez twórców gry, tylko jesteśmy ograniczeni naszą wiedzą i naszymi umiejętnościami. To jest to, co po prostu nas, co definiuje po prostu nasze moc, że tak powiem, siłę naszego Linka. Po prostu musimy się nauczyć walczyć, musimy się nauczyć spinać, musimy się nauczyć wielu różnych trików i wtedy nic nam nie stoi na przeszkodzie, żeby biegać praktycznie na Golasa. No i swoją drogą tutaj nie też ta mechanika dosyć kontrowersyjna, czyli to niszczenie broni, szczególnie dosyć szybko niszczące się broni z początku, powodują, że uczymy się radzić sobie w różnych sytuacjach, niekoniecznie z orężem takim, jaki byśmy sobie wymarzyli, bo inaczej się walczy włócznią, inaczej się walczy mieczem dwuręcznym, inaczej się walczy mieczem starczą, inaczej się walczy rzucając bombami, czy podnosząc jakieś beczki, czy skrzynie metalowe na przeciwników i zrzucając im na głowę. Inaczej się strzela z łuku, więc wiesz, mamy bardzo dużo różnych możliwości i przez to, że nie możemy sobie wybrać tak naprawdę jednej ulubionej metody na start. Jesteśmy zmuszeni przez to niszczenie się ekwipunku do tego, żeby próbować cały czas czegoś nowego, więc to jest chyba taki jeden ze sposobów, który gra pokazuje, co ma do zaoferowania, że właśnie uczy nas tych nowych technik, nowych mechanik i tak dalej. I to my się stajemy lepsi jako gracze, a nie Link jako postać, która ma nagle 10 defensywy więcej i to definiuje, że gdzieś przejdziemy, gdzie nie mogliśmy wcześniej się dostać, więc to jest naprawdę super. Swoją drogą, Izzy, tak troszeczkę cię popędzę, o warstwie audiowizualnej chyba nie wspominaliśmy za wiele. Tutaj warto powiedzieć, że gra działała dużo gorzej na premierę niż działa teraz. To znaczy Nintendo spatchowało grę w ostatnim czasie i działa ona zdecydowanie lepiej. To znaczy nadal gubi czasem klatki w niektórych bardziej wymagających momentach, ale powiedzmy, że trzyma ten framerate już tak w okolicach tych 30 fpsów i działa to całkiem fajnie. Ja może tylko dodam jeszcze od siebie, że jeżeli chodzi o muzykę, to jest ona fajna i przyjemna, chociaż uważam, że troszeczkę za mało jest tych utworów, trochę za mało różnorodności, aczkolwiek to, co jest naprawdę fajne, fajnie nadaje klimat, więc generalnie audiowizualna strona gry jest bardzo, bardzo przyjemna. Gra w ogóle jest przepiękna tak naprawdę, mimo tego, że sprzęt, na którym się pojawiła, nie jest jakiś super mocny. My tutaj obydwa akurat mieliśmy okazję zagrać wersję na Switchu, ale robi to wrażenie, szczególnie w formie tabletowej. No a jakie jest twoje zdanie? No, to znaczy, wiesz co, tak naprawdę jeżeli chodzi o technikalia i tak jakby taką czystą moc, to grafika nie jest rewelacyjna. Ale jeżeli chodzi o design i właśnie przedstawienie całego świata, jest fenomenalnie, jest super i naprawdę jest masa widoczków, nawet zdarzyło mi się czasami robić screeny, bo po prostu tak się zachwycałem. I tylko właśnie miałbym, do paru rzeczy bym się po prostu przyczepił, jeżeli chodzi właśnie o design świata graficzny, przede wszystkim o kapliczki. Kapliczek jest bardzo dużo do znalezienia i wszystkie są w takim samym klimacie, w sensie takim, jakby to powiedzieć. No taki, taka sama stylistyka, taka futurystyczna, czyli masz sto ileś kapliczek w grze, które wszystkie wyglądają praktycznie tak samo, są identyczne stylistycznie, identyczne kolorystycznie i mimo tego, że każda mechanicznie cię w jakiś sposób sprawdza i oczywiście jedne są bardzo proste, inne są bardziej wymagające, niektórych to w ogóle nie mam pojęcia jak przejść, mimo tego, że podchodzę już któryś raz, no to niestety, tak jak mówisz, one wyglądają praktycznie tak samo. Jest to taki ten motyw, powiedzmy, futurystyczny,
Futurystyczno-runiczny. Tak, futurystyczno-runiczny się przewija przez całą grę od samego początku, tak jak zresztą wspominałeś, że to miejsce, w którym się budzi Link, które było widać na trailerach, że wyglądało jak jakiś statek kosmiczny. No i niestety każda z tych kapliczek, każde to wyzwanie wygląda tak samo. No i nie byłoby problemu, gdyby tych wyzwań było 20-30, no a przez to, że jest ich ponad 100, no to niestety staje się to... No takie, może nie powiedziałbym, że jakieś mocno nużące, ale na pewno już nie pompuje krwi w człowieku do serca, tak jak na początku, że w jakiś sposób to było ekscytujące. Powszednieje po prostu graczowi. Teraz po prostu wiesz, czego się spodziewać, ewentualnie mechanika może cię zaskoczyć, no i pod tym względem oczywiście gra robi robotę. Mhm. I jeszcze do jednej rzeczy, jeżeli chodzi o audiowizualia, bym się przyczepił. Do voice actingu, dlatego, bo jest voice acting w scenkach, przede wszystkim są wszystkie scenki, które są odgrywane, chociaż nie wszystkie. Scenki ze wspomnieniami na pewno są odgrywane, jest voice acting, są głosy, no tutaj oczywiście są zwolennicy, są przeciwnicy, bardzo dużo graczy narzeka na to, że angielski voice acting jest po prostu słaby w większości przypadków. Zelda jeszcze jakoś ujdzie, a reszta jest taka dziwna, powiedzmy, ale właśnie to, co mi się może nie do końca podoba, wiem, że tak było zawsze, że Zelda i tak dalej, ale mamy takie oldschoolowe szczekanie, że tak powiem. Jak gadamy z dowolnym NPC-em, który nie jest ważny dla fabuły, no to wtedy mamy takie dziwne dźwięki, które wydają. Taki gibberish. Tak, tak. Ewentualnie tam jakieś pojedyncze słówka, tak jak właśnie jedno z raz zawsze mówi dzień dobry w swoim języku, to mówią sawak, 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 nie? I tak przez całą grę. I to rzeczywiście w pewnym momencie może po prostu przeszkadzać. Ale w ramach promowania polskiego języka zamiast gibberish powiem bełkot. Musiałem sobie przypomnieć. No, ale takie trochę niesmak, że tak powiem, ale oprócz tego nie wiem, czy mogę się do czegokolwiek innego przyczepić. Mm-hmm. To jedno pytanie właśnie a propos tej wersji na Wii U. Nie mieliście może okazji, albo gdzieś czytaliście, jak ona się sprawdza? Czy to jest dokładnie ta sama graficznie gra, czy jednak jest dużo gorsza? To znaczy nie to, że dużo gorsza. Oczywiście jest nieco gorsza, no nie oszukujmy się. Tym bardziej, jeżeli mówimy oczywiście o Switchu, który jest wpięty w docka. Dlatego, bo jest na Wii U jest niższa rozdzielczość, brak antyaliasingu, tam trochę różnice w oświetleniu i tak dalej, ale z tego, co słyszałem i przede wszystkim polecam materiał Digital Foundry, jeżeli się interesujecie takimi bardziej technicznymi analizami, to wersja na Wii U jest dobra, nawet bardzo dobra i żeby było zabawniej, też ma problemy z framerate'em miejscami, ale przeważnie są to inne miejsca niż na Switchu. Okej. Nie wiadomo dlaczego. Przy czym te artykuły właśnie ze względu na te patche, o których wspomniał Surfer, mogą trochę stracić na aktualności, ale to... Są też nowsze wersje, porównują nowe patche, więc... Dobrze. Naprawdę, jeżeli chcecie jakichkolwiek porównań właśnie wydajności między konsolami czy między wersjami, to obczajcie sobie kanał Digital Foundry, do którego pewnie zalinkujemy. Jeżeli nie zapomnimy, tak, jeżeli nie zapomnimy, to postaramy się dodać to jak zwykle pod opisem podcastu. Dobrze, panowie, jeżeli już wspomnieliśmy chyba o wszystkim, czy właściwie wspomnieliście o wszystkim, myślę, że możecie chyba już przechodzić do podsumowania. Jak sądzicie? Jak najbardziej. To może ja, żeby jakoś za mocno tutaj nie przeciągać, bo już któryś raz rozmawiam o Zeldzie, wydaje mi się, że jakieś tam nasze przemyślenia już się wyklarowały dla wszystkich. Powiem tak. Zelda jest zdecydowanie jedną z najlepszych gier, w jakie grałem. A już na pewno jedną z najlepszych gier ostatnich lat. Więc jest dla mnie w ścisłej czołówce, powiedzmy, tej generacji. No, mimo tego, że na Switch możemy powiedzieć, że jest nową generacją, ale
tak licząc powiedzmy od początku PS4 i Xboxa One, no jest zdecydowanie w top, więc jest super. Czyli jednak przy coś czym, jest w tych wysokich ocenach. Przy czym na pewno bym nie dał aż tak wysokiej oceny. Właśnie przez to, jak bardzo ta fabuła i postacie są potraktowane po macoszemu, jak ten voice acting jest troszeczkę taki momentami niedomagający, jak właśnie ta powtarzalność niektórych elementów, czyli tych kapliczek, czy na przykład tak naprawdę niewielka ilość wrogów. Bardzo dużo wrogów się powtarza, tylko są po prostu w mocniejszych wersjach, więc będziemy walczyć z pomarańczowymi goblinami, z niebieskimi, białymi i tak dalej. I po prostu będą trochę mocniejsze i będą używały mocniejszego ekwipunku, więc jest tych rodzajów wrogów naprawdę niewiele. Więc może nie powinienem tutaj też przed zakończeniem gry jakichś wielkich osądów wydawać, ale powiem tak w skrócie, że na pewno w Zeldę warto zagrać i na pewno warto, jeżeli ktoś ma Wii U, a jeżeli ktoś nie ma, no to być może za jakiś czas warto pomyśleć o Switchu. Między innymi ze względu na tę grę, szczególnie, że na Switcha powoli zaczynają wychodzić większe tytuły. Teraz wyszedł Mario Kart 8 Deluxe, wychodzi niedługo ARMS i Splatoon 2, które też zapowiadają się fajnie. Ale no Zelda mi się bardzo podobała, jest naprawdę świetną grą i do takich kilkugodzinnych posiedzeń w domu przy dokowanej wersji albo też w podróży jak najbardziej wielokrotnie grałem, jakieś tam wykonywanie sobie mniejszych zadań czy zagadek logicznych jest naprawdę super, fajnie się to sprawdza w podróży, więc no, tutaj na pewno dużym plusem też do generalnie całego odbioru tej gry jest fakt, jak skonstruowany jest Switch, czyli że można go zabrać ze sobą i, no, i z jednej strony nie powinno się może tego brać pod uwagę przy ocenie samej gry, ale z drugiej strony na pewno to poszerza możliwości jakiegoś tam odbioru tego tytułu. Więc słowem zakończenia, na pewno warto zagrać, na pewno polecam. Jest to jedna z najlepszych gier, w jakie grałem. Fajnie redefiniuje gatunek i pokazuje, że niby oklepany temat gier z otwartym światem można zrobić w zupełnie inny sposób, bardzo ciekawy. No powiem szczerze, że na tyle mi się spodobała ta Zelda, że zupełnie nie mam ochoty przez to wracać do Horizon, bo już się tak przyzwyczaiłem, że mogę podejść do wielu rzeczy na tak wiele sposobów, że mogę wszędzie się wspiąć, że praktycznie nic mnie nie ogranicza, tylko jakaś tam moja wyobraźnia i umiejętności, więc no zdecydowanie polecam. To ja jeszcze tylko dodam od siebie, że zgadzam się w pełni, że na pewno nie zasługuje ta gra na same dziesiątki od wszystkich, dlatego, bo to na pewno nie jest gra dla wszystkich. Będą ludzie, którzy się po prostu bardzo szybko zmęczą repetytywnymi sidequestami, szukaniem najróżniejszych znajdziek, właśnie itemami, na które trzeba bardzo często polować. To jest męczące na dłuższą metę, ale z drugiej strony takiego open worlda jeszcze nie mieliśmy i naprawdę ta melancholijna podróż przez Hyrule była dla mnie rewelacyjna, była świetna, dlatego, bo dawno się tak dobrze nie bawiłem w open worldzie. Tak jak Horizon Zero Dawn mi się bardzo podobał ze względu na setting, ze względu na taką fajną mechanikę strzelania i tak dalej, to Zelda mi się podoba przede wszystkim dlatego, że fajnie się bawi przestrzenią i fajnie dozuje nam atrakcję. W sensie, że tak naprawdę dzięki temu, że bardzo dużo podróżujemy, czy to pieszo, czy to na koniu, czy to wspinając się, lecąc, czy jakkolwiek inaczej, przez przestrzeń, na której nie ma nic ciekawego do znalezienia, nie ma sidequestów, nie ma waypointów, nie ma niczego takiego, to po prostu chłoniemy świat i wszystko, co znajdziemy, czy to będzie jakiś podróżnik, sprzedawca, znajdźka, czy przeciwnicy, to wszystko wydaje się być po prostu mega ciekawe i mega interesujące. I naprawdę chciałbym, żeby więcej gier było zaprojektowanych w taki organiczny sposób jak Zelda, gdzie rzeczywiście nie ograniczenia jakieś takie dziwne, niewidzialne ściany, czy jakieś zbyt strome podejścia, czy cokolwiek innego, żeby nas nie ograniczało, a ograniczało nas to, na co możemy wpaść i nasze własne umiejętności.
To już wszystko na dzisiaj. Dziękujemy wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej, hej. Do usłyszenia.